Wiesz, w którym roku pojawiło się obowiązkowe ubezpieczenie OC na pojazdy mechaniczne? W którym to było roku? No, ja to wiem, ponieważ to jest okolice mojego roku urodzenia. To był 61 rok. W 62 zaczęli promować, na bazie tej wprowadzonej polisy OC, zaczęli promować jeżdżenie w kaskach. Jeżeli ktoś miał kask, to mógł wykupić OC ze zniżką. Obowiązku jeżdżenia w kasku jeszcze wtedy nie było. Jak żeśmy się zeszłym razem spotkali, no to miałem 337 chyba tysięcy, a teraz mam 358, czyli te tam 21 od lipca zeszłego roku przybyło na. Muszę sprawdzić, ile kilometrów jest z Ziemi na Księżyc, czy już byś dojechał? Prawie. To jest oczywiście zmienna, bo to jest elipsa, ale ta najmniejsza odległość jest 360 z jakimś niedużym ogonem, także już prawie jestem na Księżycu. W jedną stronę dojechałem. Przychodzi i taką miał naprawdę taką minę zasmuconą. To widać od razu po człowieku. Mówię, Witek, co się stało? A on mówi, wiesz co, on spróbował na tej motorynce, a potem mi powiedział tak, dziadek, ale jakbyś miał mi coś kupić, to mi kup iPhone'a. Ja się śmieję, ale rzeczywiście finał historii jest trochę smutny. Jadąc w pewnej grupie, znaczy no my przy motocyklach typu Junak nigdy nie formujemy jakiegoś dużego peletonu, bo prawdopodobieństwo awarii się dodaje i w pewnym momencie przekracza jeden. Jest pewne. Bardzo chciałem mieć przestrzeń na moim kanale do tego, żeby móc bez pośpiechu, bez zerkania na zegarek swobodnie przy kawie porozmawiać o motocyklach. I właśnie dlatego ten nowy format, który się nazywa po prostu Kawa z Barym. Spodziewajcie się nowych odcinków raczej nieregularnie, tylko wtedy, kiedy będzie z kim i o czym porozmawiać. Zapraszam. Piotr Czołnik dziś moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Podróżnik, motocyklista, szczęśliwy ojciec, dziadek, miłośnik Junaka, znany już widzą Bary Moto, dlatego że wystąpił w serii Bary na Używkach, tam opowiadał o swoim Junaku, a dziś przy kawie w takim innym, zupełnie nowym formacie, kawa już zaparzona. Piotr, ja tylko zanim zaczniemy, chciałem przeczytać SMS-a, którego ty mi wysłałeś. Słuchajcie, moi drodzy, byliśmy mówieni, że zaczynamy tutaj w momencie zamknięcia sklepu, żeby nam nikt nie przeszkadzał, o godzinie 20. No więc dobijałem się do Piotra, żeby się upewnić, czy przyjedzie, zapytałem. Piotr, widzimy się o 20 w RR Moto Przesójki, tak? Tak, dla pewności. Piotr odpisuje 19.09, czyli już bardzo blisko przed nagraniem. Oczywiście, właśnie zrobiłem remont silnika i wsadziłem go w ramę, kropka, umyłem ręce i lecę do ciebie. I to doskonale, ten SMS doskonale pokazuje tutaj. Bardzo dużo o tobie mówi, Piotr. To jest niesamowite. Remont silnika między pierwszym a drugim śniadaniem to jest klasyka. 100% prawdy, żadnego udawania tak naprawdę było. Dobra kawka? Może być? Super, ujdzie, dzięki. Ujdzie. Ten nowy format jest po to, żeby można bez pośpiechu, na spokojnie. Po tej rozmowie z tobą w serii Bar na Używkach było dużo niedosytu. Tam ponad 100 tysięcy wyświetleń. Jeden z najpopularniejszych filmów na moim kanale, być może już nawet najpopularniejszy. No i wiele tych pytań. Czytałeś komentarze pod filmem? Czytałem. Tak, kiedyś tak, bo serce rosło, ja czułem się zawstydzony, czerwony się zrobiłem czasami, ale bardzo było miło. Jesteś niepotrzebnie skromnym bardzo człowiekiem. Wiele osób pytało o te wyprawy, ale to były często osoby, które zaczynają gdzieś tą swoją przygodę z motocyklami, onieśmielone tymi twoimi wyprawami, wiesz, Kirgistan, Kuba, po drodze remont skrzyni biegów, remont silnika w Junaku, jakieś w ogóle kosmiczne przygody. Tam pojawiło się wiele osób, które planuje swoją pierwszą podróż w Bieszczady. I oni tam pytali, jak zaczynać, oni się inspirowali tobą, no bo trzeba gdzieś tam te marzenia mieć wielkie, nawet zaczynając od małych rzeczy. No żeby pojechać w podróż, czy pójść w podróż, trzeba zrobić pierwszy krok. Także każdy musi to na własnych doświadczeniach oczywiście jakoś przerobić. Ale no, przyjemne były te pytania i komentarze i odpowiedzi. Ty też zaczynałeś od małych wypraw. Zaczynałem od małych wypraw.
i ciągle też do małych wypraw powracam, bo czy to jest wyprawa typu tam 4,5-3 tysiące kilometrów, czy 6, czy to jest wyprawa, która ma na przykład tylko 150 kilometrów, to ja to ciągle traktuję bardzo, bardzo podobnie. Mnie w ogóle ten stan bycia w drodze niezwykle, ale myślę, że nie tylko mnie, to są pewnie powszechne uczucia, strasznie mi to odpowiada. I nawet jak czasami nie mam czasu na jakąś tam większą aktywność, to po pracy potrafię wsiąść na motor i pojechać gdzieś nad Wkrę pod Nowy Dwór Mazowiecki, rozstawić tam tarpa, położyć się na materacu, przespać jedną noc i następnego dnia rano wstać tam o godzinie w pół do szóstej i na siódmą czy na ósmą być z powrotem w Warszawie. I to są takie mini wyprawy, gdzie cały dystans do pokonania w tej z powrotem jest 100 kilometrów. I one też cieszą. I też cieszą, to cieszą. Cieszą taka, znaczy, no ja mam takie specyficzne oczywiście podejście, bo dla mnie motocyklizm to jest nie tylko jazda na motocyklu, ale też to wszystko, co się dzieje wokół, to znaczy takie rozłożenie biwaczku, zapalenie ogniska, napicie się przy tym ognisku, kefiru i posiedzenie, pogapienie się w gwiazdy, no to są rzeczy nie do kupienia, to wspaniałe rzeczy. Jeżeli mógłbym komuś polecić, kto zamierza rozpocząć przygodę z jakimiś podróżami, to można zaczynać od takich mikrowypraw, które naprawdę dają dużo frajdy, a czasowo dadzą się wpasować w zwykłe życie. Bo jeżeli się pojedzie po robocie, szczególnie teraz, jak jest długi dzień, czyli można wyjść tam o 17, 18, 50 kilometrów przejechać jeszcze za dobrego dnia, rozbić biwak, a następnego dnia trochę wcześniej wstać i można wrócić do pracy, to można już tak zacząć jeździć. Z zupełnie innym stanem emocjonalnym, bo to tak, przecież... Tak, to tak czyści rozum. To odświeża. Ja... To wcześniej żeśmy nie mieli okazji na ten temat mówić. Ja przez lata prowadziłem, czy pracowałem i byłem właścicielem niewielkiej firmy informatycznej. No teraz to się pracuje zdalnie od kilku lat. Niedługo ludzie sobie w ogóle nie będą mogli wyobrazić, że można gdzieś do klienta jechać, czy trzeba jechać na drugą stronę Polski. A ja robiłem w ten sposób, że miałem taką dużą torbę. Tam do tej torby zwijałem garnitur, przypinałem to do junaka na bagażnik i jechałem na przykład do Jastrzębia Zdroju, ale przed Jastrzębiem Zdrój, no jest tam kilka takich jeziorek sztucznych tam. Rozbijałem sobie tam biwaczek, ten garnitur miałem ze sobą i potem goliłem się na stacji benzynowej i przebierałem się w ten garnitur, jak wchodziłem do klienta, a noc spędzałem pod gwiazdami. To można i tak podróżować. Dzisiaj już informatyką nie zajmujesz? Trochę odpuściłem, to znaczy ciągle jeszcze działam w tej firmie, ale tak już trochę, no też zdalnie, ale no trzeba coś zmieniać w życiu. Ja już jestem na ostatnim etapie, na ostatniej prostej i w związku z tym no postanowiłem, że jakąś tam jeszcze sobie zrobię frajdę, zajmuję się tak półzawodowo pracą przy motocyklach, no i sprawiam sobie przyjemności jazdy. Ja bym tego na pewno nie określiłem. Ostatnio prosto, jak to nazywasz, myślę, że tam jeszcze wiesz, ta droga jeszcze pewnie długa, kręta, przed tobą jeszcze wiele wypraw wspaniałych, ale do tej pracy chciałbym, bo ty się zajmujesz remontowaniem silników, nie tak. Tylko tych w swoim junaku, chociaż to również namiętnie robisz, ale również dla innych. Tak, dla ludzi robię też. I to też są zawsze silniki od junaków. Junakowe. No tylko tym się bawię, tylko to mi sprawia frajdę. Może to jest jakieś tam zamknięcie się na... Wąska specjalizacja, bym powiedział. Na inne tematy, ale tak. Znaczy, no jeżeli mam teraz coś robić, tak... powiedzmy parazawodowo, no już nie muszę pracować, znaczy te swoje tam rzeczy odrobiłem, mam trójkę dzieci, mam wnuki, mam dom, rodzinę, mogę już teraz trochę odpuścić, zwolnić, nie muszę tam spłacać kredytu, w związku z tym mogę robić te rzeczy, które mi sprawiają frajdę. Tak, popijamy tą kawę. Ja nie ukrywam, że kawa jest moim uzależnieniem. Ty masz jakieś uzależnienia poza junakiem? Chyba nie, znaczy to tylko ten junak to, ale każde uzależnienie jest niebezpieczne. To on jest niebezpieczny tak rodzinnie. No, tutaj to mam spory kłopot z moją żoną, która temat motocykli dla niej jest tematem takim no bardzo wrogim, to jest może złe słowo, ale no takim kontrowersyjnym. I tutaj mam
no w związku z tym spore problemy, żeby jej wytłumaczyć, że to, co robię teraz, to nie jest tylko czysta zabawa, ale też w pewien sposób taka działalność, gdzie spędzam czas, powiedzmy, półzawodowo. Także no to uzależnienie dostrzegam, że jest niebezpieczne. Ale wiesz, teraz tak sobie pomyślałem, że wiele osób, które nas teraz słucha, ogląda, pewnie myśli sobie, wow, to ja nie jestem sam. Nawet taki gość, który robi takie fajne rzeczy, podróżuje junakiem po całym świecie, naprawia silniki od junaka, on też zmaga się z tym, że gdzieś tam motocykl na pewnym polu no, rywalizuje z bliskimi. Tak. Ja wiem, że wiele osób ma ten problem, bo na początku jest tak, że rodzice się martwią, nie pozwalają jeździć i do mnie sporo osób takich pisze, wiesz, na Instagramie i pytają, Dary, jak tutaj rodziców przekonać, że motocykle są bezpieczne. Później się gdzieś tam pojawia dziewczyna, żona, później się pojawia także, no są dzieciaki, no i ten wolny czas trzeba jakoś rozdzielać, to jest trudne, ale to nie tylko z motocyklami, z każdą pasją. Każda pasja się z tym wiąże, ale no tutaj trzeba oczywiście uważać. Ja chyba trochę przesadziłem, teraz muszę jakoś przemodelować swoje trochę życie na tej końcówce jednak. Ja wciąż będę się nie zgadzał z tym, co... Ta końcówka to bez jakiegoś tam krygowania się. Myślę po prostu tyle, że ja to do tego doszedłem po latach. Mam nadzieję, że nie za późno, ale trzeba tutaj jednak ten czas kalkulować i trzeba sobie nakładać samemu ograniczenia. Ja na tym ostatnim odcinku mojej motocyklowej przygody postanowiłem sobie, że będę się je teraz starał trochę nakładać. Także tak, tam mówiliśmy o takim ostatnim odcinku przygody motocyklowej, to bez krygowania się, tylko tak jakby tutaj dodam, że no, trzeba mieć świadomość fizyczności. No, ja, znaczy nie jestem jakimś tam strasznie zgrzybiałym starcem, no, mam tam 60 parę lat, ale szczególnie do takiego motocykla jak mój trzeba mieć energię, żeby go kopnąć, trzeba, żeby go podnieść. No, tu fizyczność gra rolę i nie wiadomo, ile tej fizyczności jeszcze starczy, czy to będzie 10 lat, 15, pewnie już nie. Także to gdzieś w tle. Jestem przekonany, że wiele, wiele więcej. Ja tylko powiem tutaj, że muszę to uzupełnić, że zanim zaczęliśmy nagrywać, my tutaj jeszcze z Tomkiem przykowaliśmy światło, różne rzeczy. Ja parzyłem kawę, a Piotr sobie tutaj tak na rozgrzewkę, nie wiem, 50 tych pompek było, tak? 50 pompek sobie zrobił. Usiadł zupełnie niezbachany, w ogóle z niepodbitym pulsem, więc... A mogę wrzucić o pompkach jedną dykteryjkę? Śmiało. Kilka tygodni temu, no bo na początku maja, byliśmy z kolegą, dwoma junakami na wyprawie na Monte Cassino i byliśmy na Monte Cassino i potem wracaliśmy, ale żeby nie wracać tą samą drogą tam przez Udinę, Wenecję i tak dalej, Bolonię, wracaliśmy do Ancony i z Ancony promem do Splitu i dalej przez Bośnię i Hercegowinę do domu. I żeśmy na ten prom trochę czekali w Anconie, bo żeśmy tam przyjechali na 2 godziny przed wypłynięciem. Oni jeszcze nie otworzyli furty i nie można było wjeżdżać. No i tam stało ze 20 motocykli. Tam akurat taka grupa tam GS-ów i Afryki Twin, oni gdzieś tam byli tam w kilkanaście z Niemiec motocykliści na jakimś objeździe po Włoszech. No i tam żeśmy tam stali, gaworzyli. Notabene jedynie z junakami sobie przychodzili robić zdjęcia na te swoje. No tak. Oni już byli opatrzeni tymi swoimi motocyklami. Ale w każdym razie, i tak jak ja tutaj, ja po prostu co jakiś czas muszę się rozciągnąć i gdzieś też tam za tym motocyklem się tam przykucnąłem i zacząłem sobie robić pompki. I nagle słyszę tam jakieś takie gromkie śmiechy. Okazało się, że chodnikiem obok przechodził jakiś tam młody Włoch z dziewczyną i on zobaczył, jak ja robię pompki i gdzieś koło mnie też zaczął robić te pompki. No było takie współzawodnictwo, tylko ja zacząłem wcześniej i on tam zaczął robić. No i w pewnym momencie ten mój kolega mówi tak, możesz już przestać, Włoch wymiękł. Także miałem taką drobną satysfakcję. Polska-Włochy 1-0. Polska-Włochy 1-0 w pompkach. Na pewno jeździ na Ducati. Nie, on przechodził akurat, to był pieszy. Jak jest w ogóle z rozpoznawalnością junaka wśród obcokrajowców marki junak? Im się wydaje, że to jest angielski. Znaczy, jeżeli to się dzieje na zachodzie, to im się wydaje, że to jest angielski motocykl. On odpowiada tak wyglądowi tam Bessy, czy jakoś tak z lat tam końca 50-tych, 60-tych i im się wydaje, że to jest... No, potem czytają markę
i się dopytują, ale w pierwszym oglądzie wydaje mi się, że to jest brytyjski motocykl. Natomiast na wschodzie też oczywiście w większości nie kojarzą nazwy motocykla, to u nich nie był popularny, ale rozpoznają i też interesują się. Także, na zachodzie im się wydaje, że to Anglik. A propos zachodu, rozumiem, że tutaj w plecy cię nie pali za bardzo, że za nami stoi MZ-ka. Nie, to jeden z moich motocykli w początku mojego motocyklizmu. Ja to wyczułem pismo nosem, jak się miałem ożenić, czy już się pobrałem z moją ówczesną i obecną żoną, to w ostatniej chwili postanowiłem, że jeszcze sobie kupię motocykl. Ja wtedy pracowałem na Okęciu w Instytucie Lotnictwa i tam był Pol Mozbyt i przyjechałem tam tramwajem i stoję na pętli i tam wyjeżdża jedna MZ-ka. Po chwili druga MZ-ka i to był taki dzień, że akurat była wypłata, ja miałem te pieniądze w kieszeni. Kurczę, jeszcze dwaj czy trzej koledzy z działu tam, z którymi pracowałem, stali na tym przystanku. Ja podbiegłem do jednego z nich i mówię: Jasio, wziąłeś wypłatę? No wziąłem. Mówię: tak, dawaj całą. Jeszcze do drugiego i poleciałem do tego Polu Zbytu. Wtedy one były ciężko do dostania, ale akurat rzucili na rynek, jak to się mówiło w komunizmie, i wpadłem i kupiłem tę MZ-kę za moją wypłatę i jeszcze tych dwóch kolegów. Później spłacałeś. Potem im spłacałem. W jakim kolorze była? Niebieska. I kupiłem w ostatniej chwili. I to taka miałem, jeszcze mam takie wspomnienie, że żeśmy tam z tą moją Kasią gdzieś pojechali na Bielany, tam do tego Lasku Bielańskiego i tam ten motocykl wieczorem i go już nie mogłem odpalić. On był zupełnie nowy, jednodniowy i nie chciał odpalić. Ja tam się z nim strasznie tam borykam i tam chodził kleryk, bo tam było seminarium, szkoła. I chodził w takiej długiej sukni, taką miał świątobliwą minę, ale tak coraz bliżej mnie, coraz bliżej i widzi te moje wysiłki i w pewnym momencie tak mnie tak wziął za ramię, tak: synu, odsuń się. Tak poderwał tę sutannę, kopnął trzy razy i odpalił. To było bardzo piękne, takie, po prostu wiedział, jak to trzeba robić. Ja się potem też nauczyłem, ale to było takie pierwszy dzień z motocyklem: synu, odsuń się. Przejechał się? Chyba nie. On też tak w tym stroju, to nie byłoby wygodnie, ale uratował mi skórę w tym sensie, bo ja go tam dokumentnie zalałem, coś tam, on wiedział, jak to zrobić. Także nie kłuje mnie w oczy zupełnie. Nie przeszkadza fanowi Junaka. Junaka, nie. Wiernemu. Piotr, tak, piękne wspomnienia. Jeszcze wracając do tych pytań, bo gdzieś tam cały czas z tyłu głowy mam tych naszych widzów, którzy pytali. Sporo osób i też do mnie pisze w tej sprawie, jadą na tą wyprawę i chcą się przygotować jakoś, chcą coś zabrać. I ja zawsze, żeby mieć temat z głowy, żeby za bardzo nie rozwijać, to na pytanie, co ze sobą zabrać, odpowiadam: zabierz kartę kredytową, to wystarczy, bo w każdym cywilizowanym miejscu wszystko sobie już wszystko tam kupisz, tak? Więc jak czegoś zapomnisz, nawet to sobie poradzisz, a jak sobie nie poradzisz, to znajdą się ludzie, którzy ci pomogą. Natomiast ja chciałem zapytać ciebie, co ty wozisz w swoich kufrach Junaka, bo ja wiem, że tam są, To nie są lekkie rzeczy. Znaczy, oprócz tych takich rzeczy, które są specyficzne dla motocykla, które wiem, spodziewam się, że warto je ze sobą mieć, żeby sobie uratować skórę gdzieś w razie jakiejś tam awarii, ale to są specyficzne rzeczy już dla danego modelu. Mówimy tu, rozumiem, o pewnych rzeczach takich ogólnobiwakowych. Znaczy, żeśmy już też wcześniej rozmawiali, ja uprawiam taką formę turystyki czy motocyklizmu, nie podpierając się hotelami, czasami jest to niezbędne, jakieś szczególnie niedobre warunki, czasami oczywiście gdzieś jakiś hotel czy motel czy tego typu, ale tak biwakuję pod gołym niebem. Czyli się nawet namiotem nie podpierasz? No tak, nie podpieram się namiotem, wyrosłem już z namioty, mam tarpa ze sobą i jak pada, to go rozstawiam, ale na ogół nie pada, to go nie rozstawiam. Ale z takich rzeczy, takich ogólnych, to oczywiście każdy ma tam swoje własne upodobania, ale ja doszedłem przez lata do pewnego minimalizmu. To znaczy, generalnie uważam, że lepiej nie zabrać niż zabrać, bo czasami jak tam człowiek tam jedzie na 10 dni i tak sobie zastanawia się, tam weźmie tam 7 koszulek, 4 pary gaci i tam coś tam. A potem w tej torbie to się tylko te 7 koszulek przekłada i tam na końcu wraca połowa z nich w ogóle
ogóle ani razu nie wyjęta, a one zajmują miejsce, zajmują czas, zajmują energię, żeby je co wieczór rozpakować, gdzieś w tym bagażu przełożyć, potem je spakować znowu na motocykl i na motocyklu zawsze jest mało miejsca oczywiście, bo to miejsce jest cenne. W związku z tym ja doszedłem do takich tam bardzo zredukowanych rzeczy. Nie chcę tam bardzo zanudzać widzów, ale ja to biorę ze sobą dwie podkoszulki, trzy pary gaci, trzy pary skarpet. Może jedne długie spodnie takie, jakby wypadało biwakowanie, żeby nie siedzieć w spodniach motocyklowych, bo normalnie jeżdżę zawsze w ciuchach motocyklowych. Znaczy nie pozwalam sobie na jazdę w lekkich ciuchach. To skóra, kolana, no zbyt cenne rzeczy, żeby je narażać, a poślizgnąć można się zawsze. I te rzeczy biorę dosłownie kilka. I po prostu je piorę systematycznie. Jak się ma trzy pary gaci, to jedne zawsze zdążą wyschnąć. A jak nie zdążyły wyschnąć na biwaku, to można je przyczepić do motocykla, pod pająka gdzieś i one w trasie wyschną znakomicie. I wtedy jak tego jest mało, to jest łatwo się spakować, ten bagaż jest niewielki. Czyli tak naprawdę no to tych parę pod koszulek, ale małe parę skarpet, ale małe parę, jakieś tam gacie. No i do tego to mam jeszcze taki ze swoich takich zwyczajów bieliznę termiczną, jedną, którą mam przeznaczoną tylko do spania, bo ja na ogół te wyprawy robię poza takim szczytem wakacyjnym, czyli albo to jest jesień, albo wczesna wiosna, no wtedy jest chłodno. I wtedy jak się do śpiwora wejdzie w bieliznie termicznej, to komfort spania jest zdecydowanie poprawiony. I no to taka bielizna termiczna jako taki luksus jeszcze dodatkowy. No właśnie, na Monte Cassino byliście w kwietniu? No byliśmy przełom kwietnia, maja, czyli tę taką tutaj majówkę. Tam wyjechaliśmy 26, a kwietnia wróciliśmy 4 maja. To już chyba teoretycznie czerwone maki na Monte Cassino powinny być. Czerwone maki na Monte Cassino były. One wyglądają wspaniale. To tylko taka jeszcze uwaga historyczna, że podczas bitwy, czy jak Polacy tam weszli w początkach maja, to ich tam już wtedy nie było. One były kompletnie zniszczone, no ale teraz są. Natomiast no, po drodze żeśmy jechali na przykład przez Austrię i tam przez jakieś przełęcze typu tam 2000 metrów czy ileś, no to jeszcze był śnieg a rano był szron na kanapach. Także no takie są uroki podróżowania takiego wczesnowiosennego, stosunkowo wczesnowiosennego, ale w tych takich krajach typu Włochy, Dalmacja, czy tam powiedzmy trochę na wschód, Gruzja, Turcja, no nie mówiąc tam o Kirgistanie, czy innych tam takich wschodnich azjatyckich, to podróż w maju jest wspaniała, bo wtedy jeszcze jest zielono. A potem ta zieleń, czerwiec, lipiec, no nie mówiąc już o sierpniu, to już wszystko tak. Jest w takich sepiach i już to jest prawda. Tylko brązowo-szaro, a tutaj... Tu jest jeszcze zielono, to jest. Ten maj jest cudowny. Dla mnie maj w Polsce cudowny. Ale w Polsce to jest. Po powrocie z Hiszpanii, gdzie fajnie, pięknie, słonecznie w zimę, ale jednak sucho, to ta zieleń tutaj w Polsce coś wspaniałego. Bardzo mi tego brakowało. No tak, przed programem zamieniliśmy tam parę tygodni temu parę słów. No ja to oczywiście szalenie zazdroszczę takiej możliwości spędzenia miesięcy czy takiego życia motocyklowego, ale mówiłeś właśnie, że to w pewien sposób też doskwierało już po pewnym czasie. Że ten brak tej takiej pięknej, naszej zdecydowanej wiosny. Nasza wiosna jest absolutnie nie do podrobienia. To jest, reklamujemy polską wiosnę. Tak, zdecydowanie promujemy polską wiosnę. Piotr, jeszcze zamykając ten temat twojego bagażu, ja tak jak kiedyś się przygotowywałem do naszej rozmowy, no to moi informatorzy donieśli mi, że również w tym bagażu czasami znajdują się jajka ugotowane na twardo. O co chodzi z tymi jajkami? Jajka ugotowane na twardo to jest znakomite jedzenie w tym sensie. Łatwo się przechowuje, długi termin przydatności do spożycia. Pożywne. I pożywne to naprawdę no, przy naszej, mojej niewielkiej masie, ale i twojej też to zjedzenie tam na śniadanie dwóch ugotowanych jajek i człowiek ma tam energię. Tak, temat załatwiony. Temat załatwiony, tak. Tam nie trzeba jeść batoników Marsa. Czyli reklamujemy też jajka na twardo. To jest łatwe w przyrządzeniu, niedrogie i pożywne. I pożywne, tak. Znaczy to jeżeli jeszcze tam kończąc temat, co zabrać ze sobą, ja też tym się bawię oczywiście, w tym sensie tak, te noclegi pod gwiazdami.
tylko też trzeba zobaczyć i sobie dobrać odpowiedni sprzęt. Ja używam na przykład takich cienkich, dmuchanych materacy, ale nie tych mat samopompujących, tylko takich nadmuchiwanych materacy, które mają tam grubość tam 5-7 centymetrów, ale za to się zwijają do postaci takiej tam kilka centymetrów średnicy i tam 20 centymetrów długości, czyli to jest taki nieduży wałeczek i to jest cały materac. No, śpiwór najlepiej mieć puchowy, wtedy się kompresuje do niewielkich rozmiarów i do tego zabieram niewielką kuchenkę taką nakręcaną na kartusz i jedną menażkę i tak naprawdę to jest moja druga część takiej zabawy biwakowej, że śpię pod chmurami i też sam sobie przygotowuję posiłki. Można powiedzieć, że podróże, szczególnie te gdzieś tam dalej zagraniczne, mogą być drogie, a te moje podróże, ich kosztem jest koszt paliwa, a cała reszta, no w Polsce trzeba jeść i na tej wyprawie zagranicznej też trzeba jeść, a naprawdę w takich krajach, które uchodzą za drogie, typu tam Finlandia, Norwegia, to tak jak się kupuje takie jedzenie podstawowe, no jakiś pierś z kurczaka, czy makaron w sensie jako do ugotowania, to jest niewiele droższe jak u nas, albo czasami w tej samej cenie. A jaka jest satysfakcja, jak się na takim biwakowym kartuszu przygotuje sobie obiad, czy taką obiadokolację, to smakuje wspaniale. A jak jeszcze się do tego zrobi na końcu dnia kawę, czy w moim przypadku mocną herbatę i się siedzi i się obserwuje rozgwieżdżone niebo, jak tak słucham, dochodzę do wniosku, nigdzie tego nie kupisz. Że najcenniejszym zasobem jest w takim razie czas, bo skoro można niedrogo, tak jak mówisz, wcale nie trzeba tu jakiejś specjalnej wiedzy czy umiejętności, tylko czas jest potrzebny do tego, żeby to zacząć robić po prostu. Czas jest potrzebny, a dla tych, którzy się zastanawiają, jak zacząć, kiedy zacząć, jest potrzebny też jakiś taki impuls. Trzeba zacząć i wtedy to już leci z góry. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Oczywiście każdy ma swoje jakieś indywidualne doświadczenia, ale po prostu trzeba podjąć tę pierwszą decyzję, ruszyć, a potem te następne kroki na ścieżce takiej wyprawy motocyklowej same się układają. A powiedz, bardziej byś polecił takie rzucenie się na głęboką wodę? Od razu wsiąść i pojechać gdzieś na południe Czarnogóry? Czy małą łyżeczką, stopniowo zbierać doświadczenie, uczyć się i najpierw pojechać, wiesz, tam do lasu pod Sosnowcem się przespać? Chciałoby się powiedzieć, że trzeba zaczynać od małych kroków, podczas których można się tego nauczyć. Ale jeżeli ktoś ma odwagę, to nie jest jakaś olbrzymia odwaga, to przecież nie jest pójście na wojnę. Jeżeli ktoś ma odwagę, to takie przełamanie się i pójście od razu na głęboką wodę. Oczywiście trzeba jeździć na motocyklu, to znaczy to nie może być tak, że ktoś zrobił prawo jazdy i od razu siada. Kirgistan, od razu. Od razu, bo trzeba też poznać siebie, poznać motocykl, czy się nie umęczy. Ale jeżeli to już się ma za sobą, jeżeli ma się jakiś pewny motocykl, ja tutaj jestem specyficznym przykładem jeżdżenia na takim starym rupieciu, który też może się po drodze zepsuć, ale przy współczesnych motocyklach na ogół ten problem nie istnieje, czy odpada, można mieć do niego tam zaufanie, to można się rzucić na głęboką wodę i od razu sobie zrobić jakąś tam wyprawę. 10 dni, tydzień, 2 tygodnie, jeżeli ktoś ma taki luksus czasu, sobie może na to pozwolić, a w 2 tygodnie to już można zajechać naprawdę daleko. Zastanawiam się tak naprawdę, jaka jest ta składowa przyjemności z tego wszystkiego, o czym mówisz, samej jazdy motocyklem. Wiesz, jaki jest skład tej radości, tego szczęścia, jakie nam to daje? Czy samo to, że jedziemy motocyklem, wieje wiatr, jest fajnie, ile to jest procent z tego wszystkiego? Bo rozmawiamy właśnie o przyrządzeniu sobie samemu jedzenia, o noclegu, pewnie jeszcze do tego byśmy dołożyli poznawanie ludzi, obserwowanie przyrody, jeszcze masę innych miejsc. I zobacz, tak naprawdę samo jechanie motocyklem jest obudowane tym wszystkim, nie? To jest jakiś fragment, znaczy to jest danie zasadnicze, ale do tego dania zasadniczego są te dodatki, które tak naprawdę stanowią o jego smaku. Aczkolwiek sama jazda, w moim przypadku, to każdy też znowu ma jakieś inne odczucia, ale ona też jest takim trochę metafizycznym przeżyciem. Ja potrafię jechać cały dzień, wstać bladym świtem, usiąść na motocykl i jechać cały dzień. I to przebywanie samemu ze sobą,
No bo nawet jeżeli się jedzie w kilka osób, no ja nie używam interkomu, to no, jadąc w pewnej grupie, znaczy no my przy motocyklach typu Junak nigdy nie formujemy jakiegoś dużego peletonu, bo prawdopodobieństwo awarii się dodaje i w pewnym momencie przekracza jeden. Jest pewne. A jak tych Junaków jest tylko dwa czy trzy, to 50-50. Jest poniżej jednego. Dziennie. Tak, ale ta sama jazda mnie sprawia no niezwykłą frajdę. Natomiast ona okraszona tymi dodatkami, właśnie tym biwakiem, tym przygotowywaniem posiłków, tym rozmowami z ludźmi, których się spotyka w trasie. No to jest prawdziwy smak wtedy motocyklizmu. Wspaniały. Świetne to, co mówisz o jeździe, o tym przeżyciu metafizycznym. Ja to rozumiem trochę też jako pewną formę medytacji. Po prostu jazda motocyklem, oderwanie się od tego wszystkiego dookoła. I od razu nasuwa mi się pytanie, to o czym myślisz jadąc motocyklem i czy myślisz o czymś? No na pewno o czymś. Już trzeba, bo to już idziemy w taką, wiesz, bo naprawdę medytacje, jak to mnisi robią, że już tam wyłączamy myślenie zupełnie, to wszystko płynie. Tak, czasami to jest tak jak przy medytacji, przy powtarzaniu jakiejś tam mantry. Powiedzmy mantry. Nie trzeba nawet mieć jakichś konkretnych myśli, ten czas płynie w ten sposób. Czasami się myśli o konkretnych rzeczach. Ja to mam taką tam swoją filozofię, którą prawdopodobnie ukułem podczas tych dziesiątek, czy setek, czy tysięcy godzin, które spędziłem w siodle, że życie da się opisać na przykładzie motocykla. Jest kilka modeli życia. Niektórzy na przykład dojeżdżają motocyklem do pracy i też prowadzą ludzie takie życie, mają je poukładane. Dzień w dzień, wiadomo, są określone cele, określone priorytety i codziennie dojeżdżają motocyklem do pracy. Ten motocykl no, pokazuje takie ludzkie życie dosyć poukładane. Inni spędzają życie na motocyklu, ale i takie realne życie w ten sposób, że część tygodnia spędzają właśnie w taki w miarę poukładany sposób. Chodzą do pracy, a potem jadą tym motocyklem albo na tor, albo w teren, to bardzo podobne rzeczy, tak w moim odczuciu. Ja ich nie doświadczyłem, ale tak jak obserwuję ludzi, czy chociażby twoje programy, gdzie ludzie opowiadają i wtedy łoją na tym torze albo w terenie. I to życie też takie ludzie w ten sposób prowadzą. Mają część poukładanego życia i ten element jakiegoś tam szaleństwa. Moje natomiast życie i takie prywatne, i motocyklowe, to sobie opisuję jako taką długą wyprawę. W takiej wyprawie musisz sobie najpierw powiedzieć cel, czyli tam gdzieś, daleko. Jeden, dwa, trzy, różnie. I w życiu też tak jest. Założysz rodzinę, będziesz miał dom, dzieci. No, to się planuje. Nie planuje się tego w taki bardzo dokładny sposób. I ja te moje wyprawy motocyklowe też właśnie w ten sposób traktuję, że tego celu nie traktuję. Jeżeli ja go nie osiągnę, to nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii, ale planuję ten cel. Ale to jest dopiero połowa życia. A potem to drugie połowa, to jest wrócenie z tego odległego celu z powrotem do domu. No i to tak jest z życiem, że planujesz sobie osiągnięcie tych iluś rzeczy, rodzina, dom, etc., etc., potem je osiągasz, no ale potem jest ten moment, masz 40, 45, no whatever, i ile tam lat, no ale potem masz jeszcze tę drugą połówkę życia. Ja już jestem w tej drugiej połówce i potem po osiągnięciu tych celów teraz trzeba wrócić do domu. No ja dojeżdżam powoli do domu. To o tym mówiłem, że jestem na ostatniej prostej. To znaczy ten cel osiągnąłem, teraz powracam do domu. To już się robi tak na luzie. Też trzeba uważać. No to tak jak w górach jest. Ci himalaiści. Te powroty są bardzo niebezpieczne. Wejście na cel, na szczyt, to jest tam jedna rzecz, ale naprawdę ten zdobył górę, kto z tej góry szedł cały i zdrowy. No i ja tutaj ten powrót z tych tam jakichś tam dalszych wypraw tak traktuję. Znaczy, no tak żeśmy trochę tutaj filozoficznie powiedzieli, zaczepiłeś mnie o ten temat. No i ja to swoje życie w dużej części już przeżyłem, a te moje wyprawy motocyklowe właśnie tak prowadzę. Określam cel, 1, 2, 3. Dążę do jego osiągnięcia, no a potem jest właśnie ten element jeszcze powrotu. A po drodze występuje mnóstwo elementów, które no, trzeba pokonać, wymyślić, zmienić,
takie najbliższe priorytety i na wyprawie motocyklowej dokładnie tak jest. Czasami sobie tam wymyślisz, że dojedziesz gdzieś, a potem się to nie udaje. Coś się stało, no, tak jak w przypadku Junaka, jakaś tam drobna awaria, ale czasami pogoda jest niedobra, czasami trzeba pauzować jeden dzień, no a potem w związku z tym dalej na wyprawie trzeba zmienić cały harmonogram. Ja mam też takie jeszcze powiedzenie, że nie ma co tak za dokładnie planować i jak się nie ma takiego bardzo dobrego planu, to on się zawsze uda. A jak jest taki wyliczony co do milimetra, to wtedy można mieć jakiś tam zawód, że się nie udało. I to może też dla widzów, jeżeli by chcieli pomyśleć na ten temat, że planując te wyprawy motocyklowe, może czasami nie warto ich zaplanować każdego dnia z dokładnością do przebiegu kilometrów. No oczywiście, jeżeli się planuje pobyty w hotelach, no to warto sobie to jakoś tam wcześniej ułożyć. Ale w takiej formie, tak jak ja to robię, to te etapy są tylko tak jakoś zarysowane. Nie wiem, czy to dobrze rozumiem, ale można myśleć, że jeśli pewne rzeczy za bardzo zaplanujemy, to nie będzie tam miejsca na jakiś spontan. Na spontan i przez to możemy coś stracić fajnego, tak? Bo na naszej drodze może stanąć ktoś, kto może nas zaprosić do siebie do domu, a my będziemy się spieszyć do hotelu już zaklepanego, tak? Tak, tak. A wtedy, i można wtedy stracić taką okazję, która tak naprawdę mogła być no, solą tego dnia albo tej całej wyprawy i z czymś takim. Zdarzyła ci się kiedyś taka historia, że ktoś w trasie zaprosił cię do domu, powiedział chodź tu, pokażę ci jak mieszkam u goszczę, napalimy w kominku, posiedzimy. Wielokrotnie, ja tam, no to już dawne czasy, taka moja pierwsza, większa wyprawa, pojechałem samotnie na Ukrainę i potem objechałem tam Krym dookoła i na tym Krymie tak sobie tam chciałem, normalnie spałem po krzakach, ale mówię tak, będę się kąpał, było gorąco, bo to był czerwiec, ten początek czerwca, ale już było ciepło, mówię, będę się kąpał w morzu, no gdzieś warto wziąć prysznic i tam zastukałem do jakiegoś kempingu, który jeszcze był zamknięty, bo to było przed sezonem. Początek czerwca, no to jeszcze było przed sezonem. Ale zastukałem do kempingu i tam przy bramie, tam w tej takiej recepcji, takim domku powiedzmy recepcyjnym, siedziała taka hazjajka, czyli gospodyni tego wszystkiego, taka tam wielka, taka olbrzymia pani. No i ja tam się pytam, czy ja tutaj mogę sobie u was pałatkę postawić. A ona mówi, ja ta zaciem pałatku, a domik u nas jest. Ja mówię, No dobra, a zaciem skolko ten domik? A mini, niszywo. I ona nagle się okazało, że ten domek jest za darmo i ja tam w tym domku rozpakowywałem graty, a ona tam wpadła tak i się pyta, czy ja kofi i liczaj pijesz. No ja, no to kofi. I poleciała. I tam jakieś szuruburu coś się dzieje i ona tam w pewnym momencie woła, że to kofi już jest gotowe. A tam stał stół, na tym stole były usmażone szaszłyki, kiełbasa, i już nie pamiętam, ale jeszcze coś tam z gryla. Stał tam piwo, wino, bimber, jeszcze jakieś inne alkohole. To był problem dla mnie, żeby im wytłumaczyć, że ja jestem w ogóle niepijący, ale to łyknęli łatwo. No była ta kawa, którą zamówiłem. Ten stół był po prostu zastawiony tam na kilkanaście osób, a byłem ja, ona i jeszcze taki pan, który potem się okazał dyrektorem tego całego interesu. No i oni mówią, no to ile zostajesz? Tydzień? Ja mówię, nie, no ja jutro jadę. To w ogóle nie chcieli tam mnie stamtąd wypuścić. No to niemożliwe, zostań tutaj. I to nic za to nie chcieli. To po prostu to zaprosili. I, ta piękna wschodnia i gościnność. Gościnność, ale ona nie tylko... Znaczy, ona na zachodzie już oczywiście jest taka sporadyczna, na tym wschodzie jest jej dużo, a Polska teraz stała się tak trochę po środku. No, ta polska gościnność, już ludzie teraz troszeczkę się ku zachodowi kierują. Ona się przeplata z nieufnością, mam wrażenie. Troszeczkę tak, że to... ale to też tak jest, że tutaj jakby premią jest jeżdżenie takim starym motocyklem. On wtedy zawsze budzi zainteresowanie taką sympatię. Tak, o tym wspominałeś kiedyś, że to zmienia tak, zupełnie. To zmienia perspektywę. To z takich jeszcze tam krótkich jakichś tam przygód. Ja jechałem i nagle mój motocykl zaczął przerywać i w pewnym momencie zgasł, nie mogłem go odpalić. Różne rzeczy robiłem i nie mogłem znaleźć, co to się dzieje. I w pewnym momencie przyszła burza, się tak zrobiło, pod wieczór, ale przyszła ciemna chmura i ja wtedy dopiero kopiąc, patrząc, zobaczyłem, że po gnieździe wysokiego napięcia przeskakuje iskra po zewnątrz. Gniazdo pękło, nie było tego widać tak gołym okiem, a w świetle dnia to w ogóle.
jak się zrobiło ciemno. No już wiedziałem, co się stało, ale tak, tu już przyszła burza, się już zrobiła noc, a tam za płotem obserwował te moje działania jakiś taki pan. On nie był całkiem trzeźwy, ale bardzo był przyjacielski. I to tutaj w Polsce się działo. I on tak patrzył i tak mówi tak, chodź pan tutaj tam pod dach, tam będziesz pan naprawiał. No i ja ten motocykl zepchnąłem, tam był trochę kłopot, bo tam był jeszcze głęboki rów, bo to była taka droga tam troszeczkę lepszej klasy. No musiałem gdzieś tam ze 100 metrów dalej i potem do niego na podwórko. On mi udostępnił tam jakąś szopę, gdzie ja to mogłem zrobić. To już był taki tam wieczór i ta burza, a ja byłem zdeterminowany, gdzieś tam do Dresdenka jechałem i musiałem tam być na rano, także chciałem jechać. Ale on mówi, nie, tam musisz pan coś zjeść. I tam zaraz tam matkę swoją zawołał, zarządził i oni tam przygotowali kiełbasę, usmażyli ziemniaki. Ona tam pomidorów nakroiła, poleciała do ogródka i wzięła te pomidory. I potem jeszcze jakieś ciasto przyniosła i w ogóle tam uznali, że ja muszę u nich nocować, no bo teraz będzie deszcz i tak mnie tam po prostu gościli. Takie historie naprawdę się zdarzają, to nie tylko w filmach, nie tylko w takich opowiadaniach, wiesz, nie wiadomo skąd, ale to rzeczywiście jest przykład na to, że takie historie tej gościnności i tego zaproszenia do siebie. Oczywiście. To są częste rzeczy. I jeżeli by ktoś miał zaplanowane, że na przykład, przypadek taki awaryjny, ale no taki, nawet podczas takiego drobnego postoju można na taką sytuację trafić, ale jeżeli ktoś ma bardzo taką stricte rozplanowany czas i mówi, no to ja tutaj nie mogę pogadać, lecę dalej. Mam taką w głowie, to przygoda, duże słowo, ale w taką sytuację, z której nie skorzystałem, a potem długo sobie plułem w brodę i pamiętałem o tym drobnym w sumie fakcie, ale jednak. Ja, to było podczas takiej tam wycieczki, wyprawy, gdzie objeżdżałem Morze Czarne dookoła. No taki tam też samotna wyprawa. I było to w Gruzji. I stanąłem pod sklepem, żeby kupić wodę i żeby być przygotowanym gdzieś na biwak. I stałem pod tym sklepem i wyszedł ze sklepu właściciel tego sklepu. Tam się przyglądał mojemu motocyklowi i mówi, no to wszystko się w języku rosyjskim odbywało. Dokąd jedziesz? No to ja tutaj, że jadę teraz na wojenną drogę przez Kazbeki, będę tam na drugą stronę do Rosji i potem z Rosji przez Kercz na Ukrainę. Kurczę, swoją drogą leją tam się teraz, a tam wtedy żyli ze sobą w normalnej zgodzie. No, to opisałem, gdzie jadę. On mówi, a czy w Tbilisi byłeś? Ja mówię, no nie zdążyłem, bo tu jednak mam ograniczony czas. On mówi, nie może być tak, że byłeś w Gruzji i nie byłeś w Tbilisi. Zostaw ten motor tutaj i mówi tak, to jest mój dom i możesz go tu zostawić. I tutaj ci nikt go nie ruszy. Możesz wszystko zostawić na kierownicy, powiesić, nic się nie stanie. I wsiadamy w samochód, ja cię wiozę do Tbilisi i pokażę ci, jak wygląda Tbilisi, a potem będziesz u mnie nocował. I wiesz, ja odmówiłem. I potem, no to był 2013 rok, no dawno temu. A to do dzisiaj mam taką, jakby to było wczoraj. Tak żałowałem, że nie pojechałem z nim. Sprawiłem mu zawód, ale i sobie straszny zawód sprawiłem. Trzeba korzystać z takich chwil. Pal licho cały plan, który ma się zbudowany, to trzeba łapać na gorąco. Fajnie jest mieć czas. W ogóle mnie strasznie wkurza, kiedy muszę komuś powiedzieć, że ja nie mam czasu. W ogóle nie znoszę do tego zwrotu. I to, co bardzo w hiszpańskiej Andaluzji mi się podoba, to ja mam wrażenie, że oni zawsze mają czas. Oni, wiesz, gdzieś są na zakupach, zaczynają ze sobą rozmawiać o jakichś totalnie codziennych, przyziemnych rzeczach. Rozmawiają ze sobą, nigdzie się nie śpieszą. To jest tak świetne. To dzięki temu tyle rzeczy możemy, wiesz, nowych doświadczyć, ludzi poznać. I to są takie bezcenne momenty. No ale trzeba mieć czas. Trzeba jakoś to wypośrodkować i teraz jeżeli ma się tam w ciągu roku możliwość zrobienia jednej tam jakiejś wycieczki, wyprawy i ma się na to tylko tam 2 tygodnie czy 10 dni. Tak, urlop się kończy, trzeba wrócić do kraju, wszystko jest zaplanowane. Porada na to nie planować na ścisk, zostawać sobie jakiś duży margines, a jeśli już planować, to planować, że wrócimy do domu na przykład 4 dni przed końcem urlopu, żeby w razie czego móc sobie trochę ściągnąć. Żeby był jeszcze jakiś bufor, jakiś zapas. Albo w twoim przypadku zapas na to, żeby tam remont silnika na poboczu zrobić. Ale wiem, że zdarzały się takie przypadki, kiedy no, twój junak nie wrócił na kołach do domu. Ostatnio się podzieliłeś ze mną. Nie wiem, czy to tajemnica. Może zdradzam właśnie, jak coś to wytniemy. To wiem, że junak nie wrócił na kołach. Wrócił w samochodzie. Żeby było śmieszniej, to w ogóle w samochodzie osobowym kombi wciśnięty. W kombiaku, tak. No pojechałem na takie nasze doroczne spotkanie. My to nazywamy dzikowiskiem. Ono się gdzieś odbywało
za Wałbrzychem, już po czeskiej stronie. I ja tak pojechałem na to dzikowisko z rana w czwartek. Dojechaliśmy tam jeszcze z kolegą o godzinie tam koło 9 czy w pół do 9. Bezpośrednio przed złapałem jeszcze gumę. Musiałem jeszcze robić gumę. Potem wpadłem na to dzikowisko, tam z różnymi osobami chciałem porozmawiać i o godzinie 11 w nocy wsiadłem z powrotem na motor i jechałem do domu, bo chciałem być na rano z powrotem. I tak wpadłem na autostradę tam na wysokości Jeleniej Góry, zapiąłem całą prędkość, którą można z Junaka wycisnąć, czyli to tam około setki i trzymałem równo przez 250 kilometrów. I niestety skończył mi się wał i na szczęście on tak dawał lekkie sygnały, zdążyłem zjechać z tej autostrady, tam właściwie ze ósemki, tam na wysokości Sieradza już tam na zjazd i tam stanął wał i tam wtedy poprosiłem, zadzwoniłem do syna, to była tam, to jak to się stało wszystko, to była tam godzina tam koło 5, to jeszcze chwilę poczekałem, zanim do niego zadzwoniłem, no wyjąłem silnik z ramy, bo mówię, tak on przyjedzie po mnie właśnie Volvo kombi, to będzie łatwiej ten motocykl wsunąć do bagażnika należąco, bez silnika, zawsze te tam 70 prawie kilogramów silnik, no to wyjąłem sobie ten silnik, no i jak się zrobiło tam w pół do 7, no to zadzwoniłem do Staszka i Staszek po mnie przyjechał. No ale mieliśmy wspaniałe 2,5 czy 3 godziny, ojciec z synem, można sobie wtedy pogadać. Normalnie w życiu to się tak spotykamy, mijam, on przychodzi nad ranem albo śpi długo, ja z kolei odwrotnie. A tutaj mieliśmy ojciec z synem, bardzo fajne. No ale no, trzeba było remont zrobić, szybki silnika. Można to tak zinterpretować, że Junak dał wam ten czas. Tak. To Junak wam zaofiarował ten wspólny czas spędzony w Volvo w tej podróży z Junakiem z tyłu na pace. Z Junakiem świetnie. Na pace. Ale dziś ten remont już zrobiłeś, przyjechałeś tutaj do nas, żeby... No wczoraj on się zaczął, a dzisiaj się skończył. Dzisiaj go wkładałem do ramy, tak jak do tej na początku ten SMS pokazywałeś, no to właśnie myłem ręce po włożeniu silnika. Ja się zastanawiałem, że to żartujesz. Nie, Tomkowi pokazałem tego SMS-a, mówię, zobacz, to cały Piotr. No. Ja tutaj tuż przed rozpoczęciem tej rozmowy tak oglądałem, czy nie jestem upaprany. Woleją gdzieś. To było takie prawdziwe. To bardzo fajne, to smary jeszcze jakieś na przedramionach. Szybkie mycie rąki i jazda. Ale dało radę, odpalił od pierwszego strzału i dojechałem tutaj. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja w ogóle cieszę się, że przyjechałeś, że przyjąłeś. Dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie do pierwszego odcinka tej nowej serii Kawa z Barem przy kawie, gdzie możemy sobie spokojnie porozmawiać, zupełnie bez spieszenia się. Tak trochę eksperymentalnie zobaczymy, jak się przyjmie ta seria, zobaczymy, ile osób będzie chciało tak słuchać nas tak długo, być może gdzieś tam jadąc samochodem, a może motocyklem na interkomie. Tak, niektórzy to robią. Chociaż ja nie lubię, powiem ci, ja nie lubię z interkomem, nie lubię sobie gdzieś zakłócać. Chyba też mówiłeś, że nie za bardzo lubisz. Aczkolwiek mogę jeszcze tu się wtrącić do tego interkomu. Przez ostatnie ten rok i poprzedni mieliśmy takie z moim kolegą dwie wyprawy. To dla niego były takie pierwsze wyprawy duże motocyklowe. On przez całe życie przy motocyklach pracował. Junaka miał w tak zwanych kartonach. W zeszłym roku go skończył, ale jeszcze na wyprawę nie pojechał Junakiem. W tym roku już pojechał Junakiem. Ale to, co chcę powiedzieć, pojechaliśmy i on mi ciągle przerywał jazdę, to znaczy 120-150 kilometrów on zjeżdża na stację benzynową. No i na tej stacji benzynowej tam pije kawę, idzie do toalety, no co to jest 150 kilometrów, trzeba jechać. I w pewnym momencie wpadłem na pomysł i on ma właśnie zestaw głośnomówiący w kasku. Ja mówię, Jacuś, a czy słuchałeś Ojca Chrzestnego? No nie słuchałem. No ja tam w audiotece mam wykupiony abonament, to ja mówię, to ja ci udostępnię. I włączyłem mu tego Ojca Chrzestnego, to jest tam 20 parę godzin czytania. I tutaj jego podejście do motocyklizmu zmieniło się diametralnie. Jedzie i jedzie, w ogóle nie przerywa. Ja już mówię, mnie już tutaj tyłek boli, jedziemy tam za 3 godziny. Dobrze by było przerwać. No tam mu daję jakiś sygnał, zjeżdżamy na stację i on mówi tak. Ty słuchaj, czekaj, ale to oni go zabiją, czy go nie zabiją? Ja mówię, Jezus, za chwilę usłyszysz.
Wciągnął się. Tak się wciągnął i w tym roku też mu jakiś tam audiobook, jak żeśmy pojechali, no w zeszłym roku do Normandii, a w tym roku rocznicowo na Monte Cassino, też sobie słuchał przez drogę, to czasami nawet na Junaku mu się to udało robić. Jakie plany takie wyprawowe, bo tutaj no Monte Cassino teraz no tak, taki dalszy, to rocznicowo. Taki twój, no ja nie pytam o to, że tam pewnie za tydzień, za dwa tygodnie pewnie gdzieś sobie od tak gdzieś wyskoczysz, że robisz 3000 kilometrów znając siebie, natomiast jeszcze w sferze marzeń w tym momencie jakaś taka wielka wyprawa, tak, jeśli chcesz się z nami podzielić. Gdzieś tam mam taką wyprawę, która mi siedzi w tyle głowy i od lat, tylko że to już musi być taki moment, że naprawdę przerwę życie zawodowe, mam nadzieję ubłagać żonę, żeby mnie puściła, a nie zostawiła. I mam takie marzenie, żeby wysłać kontenerem czy transportem motocykl do Kapsztadu i żeby przyjechać z dołu na górę Afryki. Ale to trzeba mieć na to kwartał. No i to się trudno pogodzić z jakimkolwiek życiem zawodowym, ale jednocześnie to nie może być zbyt odległy czas, no bo jeszcze musi być ta fizyczność do tego. No więc to jest taka wyprawa marzeń. Czy mi się ją uda w życiu zrealizować, tego nie wiem, ale bardzo bym chciał. Tak z samego dołu do samej góry. To kiedyś było bardziej realne, a teraz stało się ze względu na zawirowania różne polityczne po drodze. Ale można taką trasę jeszcze wyznaczyć z... No to by było piękne, taką. A teraz taką najbliższą, no to gdzieś... Aż się rozmarzyłem. Najbliższą to taką mam, bo co roku jeżdżę z takim gronem znajomych. Ja kiedyś byłem harcerzem, prowadziłem drużynę i do dzisiaj, mimo że tego czasu już upłynęło lat kilkadziesiąt, strach powiedzieć, trzymamy się razem. To znaczy ci moi harcerze, no to są ode mnie młodsi o lat tam 10. Ale trzymamy się razem i raz do roku jeździmy na taki tam sześciodniowy spływ w takich zupełnie traperskich warunkach. Do kajaków wrzucamy wszystko, co mamy tam do jedzenia, do picia, do spania i płyniemy. Staramy się znaleźć jakieś takie rzeki, żeby było maksymalnie dużo kamieni, drzew poprzewracanych, no żeby była taka walka. I w tym roku, i w zeszłym zresztą też, jedziemy na Litwę. No i to będzie taki najbliższy wyjazd, gdzieś tam przełom lipca i sierpnia, taka wycieczka na Litwę. Ja tam jadę motocyklem i będę tam pływał, a potem powrót. No to taki najbliższy plan, jakiś taki no troszkę dalszy niż tylko tutaj wokół komina. Fajne, to dla ciebie takie bliskie wyprawy, to dla wielu osób gdzieś takie, wiesz, wyprawa życia, gdzieś szli na Litwę, a wielu motocyklistów wciąż nie oddaliło się dalej niż tam, wiesz, 200-300 kilometrów od dołu i to od domu i pozostaje to w sferze marzeń. To a propos wypraw, to może byłaby inspiracja dla kogoś, kto będzie słuchał naszej tutaj rozmowy. Jak była pandemia, nie można było przedsięwziąć jakiejś wyprawy zagranicznej, były ograniczenia tak. Na granicach, nie można było jeździć. I ja namówiłem mojego kolegę, z którym wiele wypraw razem żeśmy odbyli, żeby no coś zrobić, no jakoś tak, żeby ten rok zaznaczyć bez tej dużej wyprawy. I jest taki amerykański challenge, to u nich organizacja się nazywa Iron Butt Association, czyli Stowarzyszenie Żelaznego Tyłka, powiedzmy. I oni mają tam wiele różnych takich wyzwań. Jednym z nich, takim najprostszym, jest 1000 mil w 24 godziny. No i myśmy postanowili, że takie 1000 mil w 24 godziny Junakami zrobimy. Wyjechaliśmy, no to był czerwiec, o 6 rano i o godzinie 5:51 na zajutrz, a pojechaliśmy tak, to Warszawa, tak Warszawa, Kielce, Kraków, Katowice, Wrocław, Zielona Góra, potem tam Szczecin, Kołobrzeg, no Gdańsk i w dół Elbląg i tutaj. Fajnie. I w Płońsku żeśmy zamknęli tę pętlę 1612 kilometrów i no to taka wyprawa też może być ciekawą wyprawą. Na współczesnym motocyklu ona na pewno mogłaby się udać też. A człowiek po czymś takim przez kilka tygodni ma wrażenie, że
że był na dużej wyprawie, a to zajęło tylko 24 godziny. Świetnie, ale chyba po takiej wyprawie to tam przez kolejne 2-3 dni w ogóle się nie chce wsiadać na motocykl. Nie, ja miałem tak, że jak to skończyliśmy w Płońsku, przyjechaliśmy jeszcze tutaj do tej naszej tam bazy, do tej naszej, na naszego miejsca na Księżycu, na ulicy Księżycowej. Zmieniłem tam jeszcze sobie oliwę, po czym no moja rodzina, bo to było, wystartowaliśmy w piątek i potem była sobota rano, rodzina była pod Legionowem na działce, no ja wsiadłem na motor, pojechałem na działkę, bawiłem się tam z wnuczką, no i potem przyjechałem jeszcze do domu, a w poniedziałek przyjechałem do pracy na motorze, także nie przerywałem jazdy. Wspomniałeś z wnuczką, która z wnucząt jakoś tak najmocniej patrzy na motocykle z błyskiem w oczach. Ja absolutnie nie namawiam i nie, znaczy te moje wnuki, to Wanda ma teraz 6 lat, a Jurek, o którym tutaj żeśmy też kiedyś tak w programie mówili, no to ma tam 3,5. No to jeszcze oczywiście to jest taki wiek, że oni no są, no mają swoje dziecięce zainteresowania, ale z Wandą byliśmy w Borach Tucholskich w zeszłym roku i Wanda zapragnęła po prostu spróbować jeździć na motorze, to była jej inicjatywa. Wsiedliśmy i po takich bocznych drogach, no to potem jej nie mogłem zgonić z motocykla. No siedziała przede mną, jak to na Junaku, na tej zakratkę się trzymała i w ogóle się nie dała z tego motocykla zgonić. Natomiast w tym roku wiosną, to była taka wiosno-zima, bo akurat śnieg padał i były w przedszkolu, było dzień dziadka i babci i pojechaliśmy tam, pojechałem do nich na to, oni tam jakieś mieli przedstawienie i występy i potem Jurek wyszedł z przedszkola, no wsiadł na motor i po prostu mówi, że on jedzie z dziadkiem do domu na motorze i w ogóle nie można go było przekonać. To warunki nie były sprzyjające, bo padał lekki deszcz ze śniegiem. On nie miał też stroju, także no nie było możliwe, żebym go zabrał. Ale no bardzo chciał, może kiedyś. No tak to działa, no nasiąkamy typ. No wiesz, no, mój tata jeździł, jeden, drugi dziadek jeździł na motocyklach. Też ciężko jest, wiesz, no wychowywać się wśród motocykli i później gdzieś nie zapragnę chociaż spróbować. No tak, ja też byłem zaszczepiony. No, ja tam od drugiego roku życia ten motocykl był zawsze, właśnie Junak był w domu, ojciec jeździł. No i pokazałeś nawet tą kurtkę, no tak, w której jeździł. Także no to byłem zaszczepiony, może oni się zaszczepią, zobaczymy. Chociaż wiesz, niepokoi mnie trochę to zjawisko, ostatnio nagrywaliśmy jakieś materiały znów z super motocyklami, które kiedyś to by po prostu przyciągały wszystkie dzieciaki dookoła, by się zbiegły, żeby patrzeć. A tutaj my nagrywaliśmy ten materiał, dookoła było mnóstwo dzieciaków w wieku tam, wiesz, od 10 do 18 roku życia. Prawie żadna w ogóle nie zwróciła uwagi nawet, że stoi tam ten motocykl. Nie? Mam wrażenie, że gdzieś tutaj się jednak nieco pozmieniało i to już nie jest taki obiekt westchnięty, taki uniwersalny, jaki był kiedyś. Tak, ja mam taką przygodę z motocyklem, a właściwie z motorynką. No ale motocykl ma dwa biegi, sprzęgło, wszystko ma. I ja tę motorynkę kupiłem kiedyś, to już tam lata temu, jak mój Staszek, syn ten, z którym żeśmy teraz podróżowali wspólnie, no miał jeszcze tam z 9 lat, żeśmy ją tam przez zimę wyremontowali i on potem bardzo szybko złapał, nauczył się na tej motorynce jeździć i potem był taki w jego szkole zorganizowany dzień, to się w sobotę odbywało, pod hasłem jakieś rzeczy muzealne, historyczne. Tam rodzice przynosili komputery Atari, ktoś przyniósł maszynę do szycia Zingera i tak dalej, i tak dalej. No a myśmy z tą motorynką wystąpili. To się odbywało u nas na Ursynowie i Staszek wsiadł na tę motorynkę pod domem, do szkoły miał kilometr. I ja zacząłem biec koło tej motorynki. Jak on już zapiął dwójkę, to już nie miałem żadnej szansy pobiec. Jechał chodnikami i zajechał w ogóle przede mną do tej szkoły. Sam taki 10-letni karakan. Zajechał, postawił ją na centralkę. Tam ci rodzice pozostali, a ja tam dobiegłem za kilka minut, łapiąc duszą na ramieniu. I wtedy te dzieci się bardzo zainteresowały. Mhm. I tam było spore boisko szkolne, wyłożone takim tartanem, czy tam taką syntetyczną powierzchnią, było stosunkowo bezpieczne i myśmy kolejne dzieci, bo to byli chłopcy i dziewczęta, w sumie jak tam zapiąć jedynkę i tak wystartować powolutku i oni, bardzo każdy chciał spróbować i wtedy było parcie, także to w pewien sposób zadaje kłam temu, co powiedzieli, że się nie interesują, ale teraz
jeden tam, bo my tam działamy na lotnisku na Bemowie, jeden z pilotów przyszedł i ja tam trzymam też tę moją motorynkę, on ją zobaczył i mówi, słuchaj, czy ty jej nie sprzedasz? Ja mówię, nie, no ja trzymam teraz dla wnuków, także nie sprzedam cię, ale o co chodzi? Mówię, ja też mam wnuka i chciałem mu taką motorynkę sprawić. To ja mówię, zanim mu to kupisz, to weź moją. Przecież no, jest dostępna, no, nawet jak się przewróci, klamkę się złamie, no to tak. To nie będę miał do ciebie pretensji. Niech spróbuje i on się najpierw się krygował, potem się ucieszył i wziął tę motorynkę i przyszedł po kilku dniach, czy to było po dwóch tygodniach, czy jakoś przychodzi i taką miał naprawdę taką minę zasmuconą. To widać od razu po człowieku. Mówię, Witek, co się stało? A on mówi, wiesz co, on spróbował na tej motorynce, a potem mi powiedział tak, dziadek, ale jakbyś miał mi coś kupić, to mi kup iPhone'a. Ja się śmieję, ale rzeczywiście finał historii jest trochę smutny. I to potwierdza to, co powiedziałeś, tak, że się interesują innymi rzeczami. Tak. Ja nie wiem, czy to w ogóle widziałeś, w jakich cenach są teraz motorynki, ale to trochę tak, wiesz, znowu na tych sentymentach, tak jak w USK, Junak trochę podobnie, to motorynka też tam, wiesz. Akcji motorynki poszły mocno w górę, tyle powiem. Tak, i tak powiem, ale trzymam. Tak, sprzedaje, będzie inwestycja, dawno. Słuchaj, to jest, wiesz, myślę, że to rośnie lepiej niż nieruchomości, naprawdę, to jest to, taka ruchomość, dwusuwowa ruchomość, naprawdę dobrze rosnąca. Piotr, do takiej jednej rzeczy, bo to w ogóle jest świetna rzecz, tylko moją, zanim włączyliśmy kamery, wspomniałeś, ja bym chciał cię o to zapytać, bo to trzeba o tym powiedzieć przed kamerą. Zaczęliśmy wspominać stare czasy, takie czasy, kiedy jeszcze na świecie nie było, zamierzchłe. Powiedziałeś o latach 60. i wspomniałeś w ogóle mega historię. Ty wiesz, w którym roku pojawiło się obowiązkowe ubezpieczenie OC na pojazdy mechaniczne? W którym to było roku? No, ja to wiem, ponieważ to jest okolice mojego roku urodzenia. To był 61 rok. W 62 zaczęli promować, na bazie tej wprowadzonej polisy OC, zaczęli promować jeżdżenie w kaskach. Jeżeli ktoś miał kask, to mógł wykupić OC ze zniżką. Obowiązku jeżdżenia w kasku jeszcze wtedy nie było, a to było po prostu tak, że w 60 roku w Polsce było zarejestrowanych pojazdów, co miały tam więcej niż dwa koła, było 120 tysięcy ciężarówek, autobusów, osobówek, a było 1,5 miliona, blisko 1,5 miliona, tam 1,4 milion chyba motocykli, także to była taka proporcja, tak. Teraz w ogóle niewyobrażalna. I dlatego 1,5 miliona motocyklistów, ten polski przemysł taki socjalistyczny i planowany, musiał wyprodukować kaski, oni nie mogli tego zrobić od strzału. I zaczęli promować jazdę w kaskach. Tam w Krupskim Młynie wtedy powstała fabryka kasków, takich tych słynnych orzeszków, które teraz tam jako takie tam kultowe gdzieś tam na zlotach ludzie zakładają na głowę, ale zaczęli już nieśmiało jakby promować. Ktoś tam jakby kombinował na ten temat właśnie z tym zachętą do posiadania kasku, ale nie wszyscy mogli je kupić, bo jeszcze ich nie było. I one, ja teraz nie chcę przekłamać, ale chyba od 65 on zaczął już wtedy obowiązek posiadania kasku. Wcześniej można było jeździć w czapce, w czymkolwiek, ale już była taka zachęta właśnie tym obniżonym OC. Wiesz, jak nagrywałem odcinek u Lecha Potyńskiego z jego WS-ką 175 w garażu i dał mi się przejechać i tam właśnie wykopał mi też jeden z takich swoich kasków z zamierzchłych czasów i to właśnie był taki kask wyprodukowany w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, to na metce było napisane, że w Kaliszu, ale mogę się mylić, właśnie taki właśnie klasyczny orzeszek, jak wspominasz, ciężki tak. Jeszcze ten kask taki. Ciężki, tak. A to świetna historia z tym obowiązkowym OC i z promocją jazdy w kaskach. No tak, ktoś to jakoś tam myślał i planował, było to zaplanowane. Dawne czasy. I ty się w tamtych czasach urodziłeś. Ja nie pytam z grzeczności o ten rocznik, chociaż wielu widzów pewnie zadaje sobie to pytanie. Ciekawe ten Piotrek, to który to rocznik? 60. Mój młodszy, starszy? 62. Także jestem o 2 lata starszy od mojego motocykla, 64 roku Junak. Rok starszy od mojego taty w takim razie. Ale nie. Kilometrów robisz znacznie więcej. To tak. Tata musi się poprawić, musi się wziąć do roboty. Bo... No jak żeśmy się zeszłym razem spotkali, no to miałem 337 chyba tysięcy, a teraz mam 358, czyli te tam 21 od lipca zeszłego roku przybyło na. Muszę sprawdzić, ile kilometrów jest z Ziemi na Księżyc, czy już byś dojechał?
prawie, to jest oczywiście zmienna, bo to jest elipsa, ale ta najmniejsza odległość jest 360 z jakimś niedużym ogonem, także już prawie jestem na Księżycu. W jedną stronę dojechałem. Piotr, czy ja dobrze zrozumiałem, ty już prawie dojechałeś motocyklem z Ziemi na Księżyc? Na Księżyc, tak. Ale jeszcze trzeba wrócić. No to świetnie. Nie wiem, czy zdążę wrócić. Mamy plan na drogę powrotną. Oczywiście, że zdążysz. Ja ci mówię, że jeszcze wiele, wiesz, wiele tych dróg i podróży, o których będziemy jeszcze z pewnością rozmawiać, mam nadzieję. To jest pierwszy odcinek z serii Kawa z Barym i Piotr był gościem tego pierwszego odcinka, co wcale nie znaczy, że jeszcze w którymś odcinku może się pojawić i opowiedzieć o kolejnych przygodach, tylko więcej kawy wtedy przygotuję, bo gdzieś tam się już chyba skończyło, czy nie, jeszcze parę. Byłoby pięknie, jakbym kiedyś wrócił z tej Afryki. Ja w takim razie tutaj zwracam się do szanownej małżonki z wielką prośbą. Niniejszym zaczynamy lobbować o pozwolenie na tę wyprawę. To byłaby wspaniała podróż i ja głęboko wierzę, że uda się ją zrealizować. Byłoby super. Piotr, ja będę trzymał kciuki. Raz jeszcze bardzo ci dziękuję. Dzięki. Dziękuję również RR Moto w Warszawie za to, że pomogli nam przygotować tutaj to przepiękne studio. Tak w ogóle to jak będziecie tutaj kiedyś, to można sobie usiąść śmiało. Zostawiamy ten stolik, te krzesełka, można sobie tutaj usiąść, zrobić zdjęcie. Będzie mi bardzo miło, jak oznaczycie RR Moto na Instagramie, przedłużę dalej. Dziś stoi tu MZ, ale niewykluczone, że będą się tu pojawiać inne motocykle. Wiesz, nawet miałem taki pomysł przez chwilę, żeby Junaka tutaj postawić twojego, ale już nie chciałem robić zamieszania, to pierwsze nagranie, to już nie chciałem dokładać. Jasne. Tu, wiesz, komplikacji. Jasne. No może następnym razem Junaka tu wciśniemy. Miejsce dobre. Ja tu nie mam żadnego oczywiście interesu w reklamowaniu miejsca, ale jak dzisiaj tutaj przyszedłem na spotkanie z Barym, no parę minut przed ósmą, to zdążyłem jeszcze na tamten regał polecieć i jeszcze bańkę oleju. Chciałem właśnie, że z olejem tu biegałeś gdzieś pomiędzy. A tutaj już przygotowując się, jak żeście ustawiali światła, porozmawiałem z jednym z chłopaków tutaj, którzy tutaj pracują i miałem tak okazję na spokojnie pogadać o kaskach i chyba sobie coś tam wypatrzyłem. Będzie nowy kask. Bo mój już jest bardzo złachany. Także motocykl wciąż ten sam, ale odzież motocyklową. No, zużywa się, to się zużywa. Tak. No co, idziemy sobie dodać kawki. A widzom już dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.